moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję bezprzewodowych słuchawek firmy Thomson. Jest to model WHP3311W. Bardzo fajne białe słuchawki bezprzewodowe, które świetnie nadają się chociażby do codziennego oglądania telewizji. Ja głównie w ten sposób je wykorzystywałem. Przetestowałem je także na komputerze, w grach komputerowych, w muzyce z komputera. No i wrażenia były naprawdę fajne. Jak na słuchawki bezprzewodowe są w dość przystępnej cenie, dokładne ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. W dzisiejszej recenzji przedstawię Wam wszelkie wady i zalety tych słuchawek. Zapraszam Was do oglądania. No i okej, moi drodzy, mamy słuchawki Thomsona. Pokażę Wam, co jeszcze dobrego w zestawie. Oczywiście jest taka pełnoprawna instrukcja, bardzo fajnie nam pokazująca, co do czego, więc bez problemu się połapiemy. Zostawię także zasilacz sieciowy, bardzo fajna opcja, ponieważ słuchawki są zawsze w pełni naładowane, zawsze gotowe do użytkowania, naprawdę duży plus. No i podłączyć je możemy albo bezpośrednio mini jack, a jeśli w telewizorze mamy tylko wyjście audio typu cincha, na przykład ja tak mam, wtedy mamy taką przejścióweczkę, tu mini jacka dajemy, a to do telewizora czy do jakiegoś dekodera, zależnie z czego pobieramy sobie dźwięk. Tak więc okablowanie jest kompletne. Jeszcze przypomnę Wam szybko cechy. Częstotliwość tutaj to jest 863 MHz. Zasięg 100 metrów na otwartej przestrzeni. No, ja nie mam tak dużego domu, natomiast w zasięgu około 20 metrów działały bez problemu. Mamy regulację głośności, pasmo przenoszenia standardowe od 20 Hz do 20 kHz. No i moi drodzy, ten system PLL, który zapewnia jakby najlepszą jakość tej transmisji. Autoscan też fajna funkcja, ponieważ sobie słuchawki same jakby wyszukują odpowiednie pasmo, dopasowują jak najlepszy dźwięk. I mamy trzy kanały, żeby uniknąć nakładania się fal. Czyli po prostu, jeśli byśmy mieli inne urządzenia bezprzewodowe, żeby to się wtedy nie kłóciło. Jak widzicie, słuchawki dokują sobie na bazie, podstawce ładującej. Podstawka ma tutaj styki, widzicie napis charge. Z przodu mamy diodę charge, która jest aktywna, jeśli muszą się doładować, się ładują. A dioda signal power mruga wtedy, kiedy transmitowany jest dźwięk z telewizora czy innego urządzenia. Od spodu gumki antypoślizgowe, trzymające dobrze całość na miejscu. I moi drodzy, z tyłu mamy zasilacz, wejście na mini jacka oraz właśnie ten przełącznik trzech kanałów. Jeśli byśmy mieli jakieś zakłócenia lub problemy na kanale na przykład pierwszym, przestawiamy sobie na drugi, skanujemy i uzyskujemy już porządny, fajny dźwięk. Teraz co do samych słuchawek, jak widzieliście w rozpakowaniu, jakość tych materiałów jest taka przycięta, ale przypomnę szybciutko, pałąk mamy z tworzywa, dość elastyczny, dość wytrzymały, natomiast bez przesady. Prowadnice plastikowe, słuchawki mocno się rozciągają. No to wszystko jest plastik, natomiast nie robi to wrażenia jakiegoś super wytrzymałego, ale jak do tej pory nie miałem z tym żadnego problemu, żeby coś mi tutaj chrupnęło, się łamało. Wszystko jest ok. Nauszniki dopasowują się do kształtu naszej głowy, więc fajnie. Tutaj mamy taki troszeczkę błyszczący biały plastik. Przede wszystkim fajnie, że te słuchawki są białe, ponieważ są po prostu eleganckie. Jak widzicie, ten plastik nie jest zbyt twardy, ponieważ jakieś tam ryski mogą się na tym zdarzyć. Następnie tu mamy te styki do ładowania i mamy cały taki panel sterowania. Zobaczcie, włączamy je i przycisk AutoTune pozwala tym słuchawkom automatycznie znaleźć sygnał. Mamy też regulację głośności, która jest bardzo fajna, ponieważ pozwala nam na przykład ściszyć sobie te słuchawki, jeśli ktoś coś do nas mówi. Natomiast co tutaj nie do końca się sprawdza? Jeśli damy sobie duży poziom głośności na słuchawkach, to w tle pojawiają się jakieś szumy, piski. Tak samo jeśli ruszymy głową i też słuchawki po prostu nam się ocierają, też powstają szumy. Dlatego moim rozwiązaniem na to jest ściszenie ich troszeczkę tutaj. Natomiast podbicie dźwięku na przykład w telewizorze i wtedy mam i głośno, i bez szumów. Tak więc tym potencjometrem coś nie do końca wyszło, ponieważ im głośniej tutaj, tym większe zakłócenia. Ale jak powiedziałem, da się to obejść i działa to wtedy fajnie. Tutaj mamy zasilanie, dwie bateryjki typu AAA.
czyli tak zwane cienkie paluszki. Tutaj nie mamy nic, ale co prawda mamy też zdejmowaną tą całą muszlę. Może są jakieś części wymienne, gdyby coś się zużyło. No i moi drodzy, co do samych tych wypełnień. Jak widzicie, jest to obszyte jakimś takim troszkę dziwnym materiałem, nie wiem do końca co to jest. Natomiast nie da się ukryć, że te wszystkie poduchy są naprawdę mięciutkie, zobaczcie. Tu jest mięciutko. Tu również jest tego dużo, więc komfort jest naprawdę niezły. Tak więc ogólnie jakość wykonania nie powala, ale jest przyzwoita. Pod względem komfortu jest naprawdę bardzo dobrze, słuchawki są po prostu wygodne i w miarę lekkie. A co do wrażeń dźwiękowych, to poznacie je za chwilkę w sekcji dźwiękowej. Moi drodzy, o tych słuchawkach dowiedzieliście się już naprawdę sporo. Zobaczcie jeszcze, jak one się dopasowują w ogóle, jak leżą. Powiem Wam, że jeśli chodzi o wygodę, to jest naprawdę dobrze. Nie są ciężkie i nie są odczuwalne na głowie. Przy okazji są naprawdę dość wygodne. Dokładna ich waga to 240 gram już z bateriami, tak więc nie jest naprawdę źle. No i moi drodzy, podsumowując naszą recenzję, słuchawki Thomsona są naprawdę dobrym produktem w tej cenie, ponieważ są dobrze wykonane, całkiem dobrze działają, jeśli chodzi o tą ich całą bezprzewodowość i przede wszystkim też zapewniają w miarę dobrą jakość dźwięku, jak na słuchawki bezprzewodowe i oczywiście z takiej średniej półki cenowej. Nie są to natomiast słuchawki, które muzycznie mogą zadowolić najbardziej wybrednych słuchaczy, ale myślę, że dla większości użytkowników jakość dźwięku przez nie reprodukowana będzie w zupełności wystarczająca, aby sobie obejrzeć telewizor, obejrzeć jakiś koncert z telewizji, czy może wykorzystać je podczas seansu chociażby kina akcji. Z mojej strony polecam, bo są to naprawdę dobre słuchawki w dobrej cenie. Za chwilkę zobaczycie jeszcze końcową ocenę i podsumowanie wad i zalet. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, zapraszam także na mojego Facebooka oraz do opisu filmu po ciekawe linki. Pozdrawiam Was, cześć!